Tu Mewa, odbiór. Tu Czajka, słyszę. Przyślijcie radiowóz i karetkę. Wypadek na szosie łódzkiej, wieś Borowa, zderzenie czołowe. Są ranni, odbiór. Zrozumiałem, wysyłam. Teatr Wyobraźni zaprasza teraz Państwa na słuchowisko Roberta Reja pod tytułem Wizyta, czyli koncert Łęczycki. Rzecz dzieje się współcześnie w kraju. Fabuła oparta jest na wydarzeniach autentycznych, natomiast tak imiona, jak i nazwiska osób występujących ze zrozumiałych względów są zmyślone. Obywatelka w jakiej sprawie? Dostałam wezwanie, proszę, to ten list. Drugie drzwi na lewo. Proszę. Dostałam wezwanie. A, pani Ewa, prosimy, witamy. Może kawki, koniaczku? Zaraz, niech no się przyjrze. Ależ tak, oczywiście, poznałem od razu. Przecież znamy się jeszcze z liceum. Łęczyca, małe miasto. No co, pani Ewo, nie pamięta pani? Ja przepraszam, nie bardzo sobie przypominam. O, drobiazg, zupełny detal. A tak na marginesie, porucznik magister Gruda jestem. I wie pani co? Zazdroszczę pani tych podróży. Londyn. O, pojeździłby sobie człowiek i w ogóle. Podróże kształcą, mentalność staje się bogatsza. Przecież to nic wielkiego, panie poruczniku. Można z gromadą, orbisem, sportturystem i prywatnie także, na tydzień, na dwa. Można poprosić o paszport? Ta. Ładnie wygląda brytyjski paszport. To co, panie Ewo, Anglika pani złapała? Nie rozumiem. No, ja tylko tak na marginesie. Właśnie. A zna pani kogoś, kto ma kontakty z wolną Europą? Mój mąż jest Anglikiem. Obracamy się wyłącznie w angielskim środowisku. Grafika, malarstwo to nasze wspólne zajęcia. Ja przepraszam, nie bardzo rozumiem, o co panu chodzi. Takie pytania? Jestem zaskoczona. Ja maluję. Pani maluje, ta. A po co pani do tego emigracyjnego ogniska chodziła? No po co? Wiadomo, jakie to jest miejsce w Londynie. To środowisko zupełnie nas nie interesuje, ani mnie, ani mojego męża. Pani Ewo, po co pani z tą legendą wyjeżdża? Co pani myśli, że my tutaj w Łęczycy trąbą gruchy z drzewa strząsamy? Ja się tylko tak delikatnie panią pytam, a pani od razu leje wodą. No, pani Ewo. No cóż, tak, chodzimy i ja, i mój mąż. Wpadamy od czasu do czasu do ogniska, szczególnie mój mąż. Anglicy, jak panu pewnie wiadomo, bardzo lubią piwo i mój mąż dosłownie zakochał się w Żywieckim. No a w ognisku najłatwiej dostać. Widzi pani, panie Ewo, od razu tak trzeba. Ja pytam o ognisko, pani odpowiada, chodzę. No właśnie. A co się tam o przemianach w Polsce mówi? No, śmiało, panie Ewo. No o czym? Że robotnicy podobno byli niezadowoleni, no coś takiego. Dobrze, nie pamiętam. Zresztą proszę mi wierzyć, ja z nikim nie rozmawiam na tego rodzaju tematy. Chwileczkę. A personel ogniska? Tam przecież dużo młodych ludzi z kraju pracuje. Pani Basia, barmanka, pani, zaraz jakiej tam... Basia, jasne, też Basia, absolwentka Uniwerku z Łodzi. Przecież niejednokrotnie rozmawiałyście panie ze sobą. Owszem, tak, oczywiście, rozmawiałyśmy, no, o ciuchach, o planach wakacyjnych, o zwyczajne babskie dysputy. A co pani właściwie robi w tym Londynie? Pracuję. W swoim zawodzie? W swoim zawodzie. Bo proszę sobie wyobrazić, była tu taka jedna magister biologii. Tak, stąd, z naszej Łęczycy. Do Kanady wyjechała i za kelnerkę tam robi. To wstyd, upodlenie, degradacja społeczna. W pierwszych tygodniach pobytu na zachodzie. Widzi pan, w pierwszych tygodniach czy miesiącach łatwiej o pracy kelnerki niż biologa.
kelnerka w Londynie w dobrym lokalu może zarobić 40 funtów tygodniowo na czysto, a magister biologii na początek najwyżej 20. Mówi pani 40 funtów tygodniowo. To jak policzymy po 250 zetów, wypadnie 10 patyków na tydzień. Niekiepsko, ta. A ten brytyjski paszporcik schowamy do szafki i dopiero potem zaczniemy rozmawiać. Przez ten czas pani się namyśli, pani Ewo. Tydzień, dwa, trzy, wpadnie pani do nas, porozmawiamy o tych, co robią dla wolnej Europy i o tych, co odmówili powrotu do kraju. Powie nam pani, kto im pomaga. Taka niewiążąca, szczera rozmowa dla dobra pani kraju. Zmiany teraz u nas po tym grudniu. Towarzysz Gierek nową linię wprowadził. Do zobaczenia, pani Ewo. Dumewa, Dumewa. Napad na energetyczny. Dajcie drugi radiowóz. Odbiór. Troszkę się spóźniłam. Przepraszam, babciu. O, lepiej dziś wyglądasz. Kolory na policzkach. I to ma być stan przedzawalowy? Oczywiście, moja kochana, czuję się już znakomicie. Ktoś tu pewnie sobie zakpił ze mnie. Czekaj, poprawię poduszkę. Przeczeszemy czuprynę. O, tak, teraz lepiej. Wiesz? Fajnie, że masz oddzielny pokój. O, jeszcze by tego brakowało. 25 lat leczyłem ludzi w tym miasteczku. I będziesz leczył dalej. O, optymizm, panienko. Czas ustąpić miejsca młodszym. Ale nie mówmy na ten temat. Daj mi się nacieszyć tobą. Wiesz, niepokoi mnie twój niepoprawny optymizm, Ewuniu. Czekaj, zobacz, czy drzwi dobrze zamknięte. Twój przyjazd to... Jakby nie było, to wydarzenie tu u nas. Ciągle ktoś się tu kręci, pytają, mówią. Niepoprawny entuzjazm, Ewa. Co z drzwiami? Zamknięty. Właśnie zamknięty. Nieustannie wokół nas czai się niewidzialna bariera hermetycznie zamykająca ten mały światek. Jego zafałszowane granice. Naszą wyobraźnię, nasze inicjatywy. Ewuniu, lękam się, czy nie będziesz miała trudności z twoim powrotem. Nie ma obawy, jestem przecież obywatelką brytyjską. No tak, a co z Krzysztofem? O, jesteśmy szczęśliwi. Ojcze, przecież ten ślub z Anglikiem to była fikcja. Wszystkie mądre dziewczyny, które... udało się wyrwać na zachód. Robią podobnie. Zwykły interes. Taki ślub kosztuje 150 funtów. Chodzi tylko o paszport. Więc ślub, po kilku tygodniach brytyjski paszport i świat przed człowiekiem stoi otworem. Który świat, dziecko? To jest brytyjski paszport. Wierz mi, proszę. No cały świat. Absolutnie cały świat. No dobrze, dobrze, dobrze. A Krzysztof? Jak mu się powodzi? O, fajnie. Dostał pracę w swoim zawodzie. Projektuje obrabiarki. Nie ma porównania z tym, co było tutaj. Przypominasz sobie? Po 6 latach charówki wynajęty pokoik, para dżinsów i przetarty garniturek w dorobku. 30 na karku i bez partii. Pamiętasz, jak się uparł, żeby nie? Żadnych perspektyw. Tak, tak. Teraz to już nie ma znaczenia. Teraz oddychamy, jakby to powiedzieć, świeżym powietrzem. Tak, świeżym powietrzem.
Żyjemy inaczej niż tu. Mamy to, co tu niedostępne. Choć własny kąt, auto. Skąd nagle u ciebie takie materialistyczne podejście do życia? Ależ ojcze, nie o to chodzi. Ten rok w Londynie to był nasz pierwszy rok bez problemów. Jakby bez zgagi w życiu. Mów ciszej, Jawuniu. Tam ktoś może stać pod drzwiami. Znów ryzykujesz. Nie ryzykuję. Takich paszportowych ślubów w Londynie jest 2000 rocznie. Polki wiodą prym. Jeszcze się nic nikomu nie przytrafiło. Cóż, ja też chciałam bez lęku jeździć do kraju. Nic mi się nie stanie. Chciałam przyjechać do ciebie, ojcze. Do ciebie przede wszystkim. Jestem. Wyzdrowiejesz. Będę cały czas z tobą. Jawunio. Nikt z nich teraz nie jest w stanie zrobić nam krzywdy. Ten paszport mnie chroni. Zresztą czasy się zmieniły. Ktoś mnie dzisiaj zapewniał, że teraz jest inaczej. Że Gierek i w ogóle... Tak, tak. Dobrze, że jesteś szczęśliwa. Cieszę się. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Oj, nieładnie, nieładnie, pani Ewo. Drugi raz już się pani fatyguje tu do nas, do komendy i nic. Nie, nie, za papieroska dziękuję. Wolę sporta. A na tej karteczce to ja serdecznie proszę wszystko, całą prawdę, jak, gdzie, z kim, kto co mówił. Szczególnie ten młody pisarz, co odmówił powrotu. Tak, tak, proszę nie robić min. My wiemy wszystko. Przecież spotyka się pani z tym panem. A zaraz, zaraz, już bym zapomniał. Jak się czuje dawny narzeczony, ten inżynier z Instytutu w Pruszkowie? O, pani Ewo, co to znaczy? Łzy? Nie, po co? Dlaczego? U nas teraz inaczej. To już nie te metody. O co panu chodzi? O prawdę. Proszę mnie nie męczyć. Ja się zwrócę do brytyjskiej ambasady. Tak nie można. Pan nie ma prawa. Mój ojciec jest ciężko chory. Czy pan to rozumie? Nie znam żadnego pisarza, nikogo nie znam. Przyjechałam do ojca. Zostawcie mnie. Przestaniecie histeryzować? Dosyć tych fanaberii! Dobra, dobra. Nie do mnie te numery. No jak, co z inżynierkiem? Jak mu tam? Krzysztof Święcicki? Rzeczywiście, zmieniło się u was. Bardzo dużo się u was zmieniło. Ale ja mam już tego dosyć, rozumie pan? Dosyć. Ja wczoraj dzwoniłam do ambasady brytyjskiej. Ja... Nigdzie pani nie dzwoniła. Dzwoniłam. Niech pani nie będzie naiwna. Trzymam rękę na pulsie. Ucho też mam czujne. Telefoniczne szczególnie. Pan się myli. Dzwoniłam. Nie z własnego telefonu. I co? Pani się wydaje, że Wędrzyca to Londyn, a ja jestem idiota. Poszła pani do szpitala, ze szpitala wróciła pani do domu i koniec. Więc? Tylko prawda. Dla pani osobistego dobra. Wejść. Telefon do obywatela porucznika na dyżurce. Dziękuję, zaraz idę. Prawda, pani Ewo, tylko prawda. Kartka czeka. Ja tu wrócę za chwilę. Nie mam szansy. O Krzyśku nie powiem słowa, nic, nic. Klamka zapadła i tak mnie już stąd nie wypuszczą. Ambasada nie zawsze interweniuje w takich przypadkach. Oni zresztą mogą powiedzieć, że szpiegostwo. Mogą. Oczywiście, że mogą. Już piąta? Miałam być w szpitalu. Dobrze, że ojciec poczuł się lepiej. Tak się cieszył, gdy przyjechałam. No i co, pani Ewo? Może dosyć na dzisiaj. Po co ten płacz? Jeszcze ktoś zobaczy i będę miał nieprzyjemności.
Inne czasy, pani Ewo. No dobrze, już dobrze. Niech pani idzie, skończymy jutro. No, może w przyszłym tygodniu. Pośpiech niewskazany, nieprawdaż? To ja już pójdę, proszę pana. Dobra laleczka, popchnąłbym. Dobra jak dobra, cyc na miejscu, ale mówię ci, Maniek, cwana sztuka. Paszport brytyjski, rozumiesz? Naładowana szmalcem, ciuchy sam widzisz, futerko za 40 kołów, a udaje niewiniątko. Przyjeżdża taka do kraju, tatuś chory, rozumiesz? Dobry powód. Przyjeżdża, swoją robotę odwala, dla agentów rzecz jasna, odwala i wyjeżdża jak gdyby nigdy nic. Już ja ją wezmę w tango. Tatuś się właśnie na amen przekręcił, dzwonili ze szpitala. Oj, zmięknie, panienka, zmięknie. Było to słuchowisko Roberta Reja pod tytułem Wizyta, czyli koncert Łęczycki. Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.